Cześć, siemanko. Dzisiaj sprawdzimy, czy ten silnik ma 3000 W, zmiana koła na 120 mm, jak to wpłynie na wydajność oraz czy wyciągnięcie filtrów całkowicie wpłynie na wydajność. Zapraszam do oglądania. Kupiłem sobie wattomierz i zaraz zobaczymy, ile ten silnik faktycznie pobiera prądu bez pompy. Tutaj się pokazuje około 400 W, no bo w sumie bez obciążenia, no to malutko. Na kole 10 cm, czyli 100 mm, około 2500 W. Zmieniłem koło na 120 mm, no i mam problem, bo w sumie niepotrzebnie je kupiłem, bo ten silnik nie daje rady. Zaraz Wam pokażę. Paski mam luźno, bo jak mam troszkę mocniej, to już w ogóle nie daje rady. Jak to się objawia? W sumie zobaczycie, bo Wam pokażę, czy ma 3000 W. Także wszystko będzie widać. Jak widzicie, ten silnik faktycznie ma 3000 W. Tylko problem jest taki, że przy kole 120 mm, w sumie teraz się tak nie zagrzał. Ale jak puszczę jeszcze raz powietrze, on się jeszcze raz włączy i już tak przy 7 barach ma takie obciążenie, że tam na wattomierzu już pokazuje 3400 i silnik zaraz się wyłącza. Po prostu to jest za duże obciążenie dla niego. Żeby mieć koło 120, to by musiał być jeszcze mocniejszy silnik. Jak mocniej naciągnę paski, to nie dobije mi nawet do 7 barów, bo jeszcze większe obciążenie jest. Dlatego tak luźno muszą być. No i co? Koło kupiłem niepotrzebnie. Nie zwrócę go, bo widać ślady montażu. Czy pieniądze w błoto? No nie do końca, bo chociaż wiem, że takie koło nie może być. A tak zawsze bym myślał, czy a może 120. Tak teraz myślałem, jeżeli przy kole 100 tam pobór prądu jest taki 2500 W, przy kole 120 dochodzi nawet do 3,4 kW poboru, to koło 110 powinno być w miarę odpowiednie. Zawsze by to było troszkę więcej obrotów na pompę, no ale może by nie powodowało, że silnik będzie stawał. Spuścimy powietrze i zobaczymy jeszcze raz. No i teraz kompresor nie dobił do tych 8 barów. O, jak było słychać, on sam się nie wyłączył, po prostu silnik stanął. Teraz musi ostygnąć i muszę nacisnąć tutaj to. Także no, to koło jest za duże. Udało mi się zrobić w miarę teścik. Z uwzględnieniem strat to było 255 litrów na minutę. Bez uwzględnienia 300, przy dobijaniu 240, z uwzględnieniem strat 204 litry. No czyli jest różnica, jest spora różnica, bo bez uwzględnienia strat, no to jest wynik już konkretny. Bo dobijał po prostu 3 sekundy mniej, ale nabijał od zera 20 sekund mniej. Także jest różnica. Spora, no ale silnik nie da rady. Dobra, już nie będę męczył silnika. Zakładam z powrotem koło 10. Silnik ustawię tak jak był, bo musiałem go przesunąć, bo kupiłem dłuższe paski. Wiedziałem, że inaczej nie ściągnę tamtego koła, więc kupiłem sobie taki ściągacz. On jest regulowany tutaj.
W sumie fajna sprawa, bo jest dosyć masywny, ale o, kurde, już się śrubka odkręca. To tam pobiedę, tylko żeby ich nie pogubić. Ściągacz taki sobie kupiłem. Nie mam jak tego pokazać. Zaprę kolanem. Tylko elegancko idzie. A pierwsze koło, kurde, musiałem zniszczyć, no. Wycofałem zmiany. Mam koło. Setkę z powrotem. Zaraz odpalę stoper. I zobaczymy bez filterków, ile czasu będzie nabijał. Mam stoper. Ja sobie stoper odłożę, bo ja będę patrzył jeszcze inne rzeczy. Tutaj jest zero. Dobra, minuta 33, już tych setnych nie liczę, czyli nabił jakieś 7 sekund szybciej niż wtedy. Czyli 7 sekund szybciej bez filtrów. No czy to aż taka duża różnica wydajności? No nie wiem. No taka jest różnica, było 240, teraz jest 258 i 204, 219, czyli 15 litrów na minutę więcej bez filtrów. Tym wynikiem dalej się nie sugerujcie, bo po prostu nie skasowałem poprzedniego z poprzednich danych. Przy dobijaniu teraz zobaczymy. Przy dobijaniu 27 sekund. Wcześniej było 28, to jest sekunda więcej. Czas dobijania 27 sekund. To jest wydajność efektywna przy dobijaniu z uwzględnieniem strat 188. No nie ma tragedii, ale jakoś te filtry nie powodują, żeby była bardzo duża różnica. Zwiększyłem tym filtrom trochę przepustowość. Tam były takie rureczki wsadzone. Wrzuciłem rureczkę i przewierciłem otwór z drugiej strony. Tak samo teraz będzie zaciągał powietrze z dwóch stron i sobie przez filtr przejdzie. Myślę, że będzie miał lepszy przepływ, bo jednak co dwa otwory to nie jeden. A ta rureczka też dodatkowo zabierała. Nic do środka nie wleci, bo ten filtr się trzyma tutaj tym kapselkiem, się to przydusza, także będzie dobrze. Powietrze sobie zlatuje. No i zrobię jeszcze jeden test z przywierconymi filtrami. To samo co bez filtrów. Minuta 33. Czyli przywiercenie na wylot i wyrzucenie tej tulejki plastikowej spowodowało to, że zaciąga tyle powietrza co bez filtrów. No to czyli w sumie chyba tyle, ile powinien teraz zaciągać. Czyli 7 sekund udało się przyspieszyć. I czy bez filterków, czy z przywierconym tym filtrem. 7 sekund szybciej, także jakieś 14 litrów z uwzględnieniem już strat tych 15%.
wydajność się zwiększyła. Także jak widać, silnik ma 3 kW. Jak go obciążyłem dodatkowo, tak do tych 3 kW, te 3 kW, 300 jak dochodziło, to cały czas chodził, ale jak już tam przekracza 3200, 3300, to nagle się zatrzyma. No, to jest 3 kW, czyli to jest max 3 kW. No to także nie ma co oczekiwać. Do tej pompy zalecany silnik to jest 3 kW, ale podejrzewam, że to jest taki minimalny silnik, żeby ona zrobiła te 360 wydajności, tak jak tam piszą wszędzie. No to podejrzewam, że tu by musiał być jeszcze większy silnik. No około 120 nie wypaliło, także trudno, ale spróbowałem, przekonałem się i wiem, co tu dłużej będę pierdzielił głupoty. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ciepło się na pewno będziecie trzymać, bo teraz gorąco jak nie wiadomo co.